Tutaj oczywiście definicja interesu publicznego jest, tu się zgodzę, że to jest płynna. Po pierwsze u komentatorów tak naprawdę i wśród partii politycznych. I tak naprawdę ciężko jest opowiedzieć się za jedną wersją, ale trzeba chyba jasno w pewnym momencie postawić w tej debacie publicznej, w dyskursie, za jaką wersją się opowiada także komentator, ale także partia polityczna. Myślę, że powinna to zrobić. Plně souhlasím s tím, že definice veřejného zájmu je to velmi těžká věc a že v podstatě těch definicí je mnoho, ale myslím si také, že jak komentátor, tak politická strana by se měla jasně vyjádřit, co chápe pod slovem veřejný zájem. No bo oczywiście można powiedzieć, że spór demokratyczny to jest powinien być sporem o wybór najlepszej wersji dobra wspólnego. Tylko to, co jest tym dobrem wspólnym, już oczywiście tak definicje dobra wspólnego się bardzo między sobą różnią. Dla jednych dobro wspólne to jest takie społeczeństwo, takie państwo, w którym i tutaj Zygmunt Bauman użył dobrego porównania, że jeśli mamy most, to dobro wspólne powinno być takie, że społeczeństwo jest na wzór mostu. Jakość tego społeczeństwa to jest jakość każdego pojedynczego przęsła w tym moście. Jeśli jedno z przęseł jest słabe, to wtedy ten most jest wadliwy, to społeczeństwo jest wadliwe. I to jest ta jakby pierwsza wersja. A myslím si, že demokratické klaní by mělo spočívat ve prosazování různých verzí právě onoho veřejného zájmu. A zde je takový příklad. Zygmunt Bauman, polský filozof, říkal, že společnost by měla se podobat mostu, kterého všechny prvky, všechny součásti musí být kvalitní. Pokud jeden oblouk mostu je slabý, tak to znamená, že celý ten most je slabý. No i mamy oczywiście drugą wizję państwa, która jest teraz dominująca. Niestety w Polsce dominująca jest także wśród najmłodszych uczestników życia politycznego w ciągu, myślę, ostatnich 2 lat. Stało się to ideologią dominującą u licealistów, u studentów, co niezbyt dobrze rokuje. To jest ta koncepcja takiego minimalnego państwa, w którym państwo jest nocnym stróżem. Jest to państwo neoliberalne, ale też skręcające w stronę libertarianizmu, czyli państwo zachowuje jedynie minimalne narzędzia, posiada z założenia dobre sądownictwo, policję, straż pożarną, wojsko, tak? Ale nie ma żadnych obowiązków wobec obywateli, nie ma żadnej takiej osłony socjalnej. Ludzie mają w teorii olbrzymią wolność gospodarowania wszystkim, co mają. Państwo w to jakby nie wchodzi, ale to jest totalne zaprzeczenie tak zwanego państwa opiekuńczego. A druhá koncepce je taková, že ten politický zájem by měl směřovat k vybudování takového totálně liberálního státu, minimalistického státu, státu typu noční hlídač. A toto je v současné době koncepce, ke které se přiklání především většina Poláků mladé generace. Teď hovořím o studentech gymnázií, o studentech vysokých škol. Čili minimální stát, který zajišťuje pouze základní potřeby a je protikladem takového státu pečovatele, který na druhé straně zajišťuje mnoho potřeb občanů. To znamená především bezpečnost, čili policie, armáda, hasičský sbor a v podstatě a právní hospodářské podmínky. To je oczywiście ten klasyczny spór między bezpieczeństwem a wolnością, który tak zwaną wolnością oczywiście, bo złudzenie wolności w takim skrajnie wolnorynkowym państwie, no to jest oczywiście złudzenie, tak, ta wolność, bo potem pieniądz robi swoje.
ale no więc interes publiczny jako taki no, można różnie interpretować. Oczywiście większość Polaków chce na przykład kary śmierci, tak? To jest i tutaj myślę, że wiele partii, nawet skrajnie prawicowych, które być może gdzieś tam w programie mówią o rozliczaniu dość zdecydowanym, jednak ma opory, żeby to w prawo wprowadzić, pomijając fakt, że to jest to wprowadzenie kary śmierci jest zablokowane przez Unię Europejską różne. Ale także no, to są różne, tak naprawdę mogą być żądania społeczne, ten interes publiczny. A tento minimální stát ve vizi lidí, kteří by si ho přáli, by měl zajistit maximální svobodu. Přičemž na druhou stranu se tady zdůrazňuje, že ten stát, že ta základní role státu je zajistit bezpečnost, takže tady také na této linii vzniká určitý spor, kde je ta hranice mezi svobodou a bezpečností. V podstatě já jsem přesvědčen, že tady ta koncepce je iluzorní, protože ten minimální stát, který je v podstatě, který vychází především z volného trhu, v podstatě všechno končí stejně na individualismu a na honbě za penězma. Takže těžko lze potom hovořit o individuální svobodě. Další takové zajímavé věci, co je to veřejný zájem, co je to dobro vzpůlné v polštině, čili společné dobro. Jedna taková zajímavost, většina Poláků, především pravicově naladěných, je pro trest smrti. Přičemž žádná z politických stran, kterou ti lidé volí, v podstatě nikdy nahlas toto nevyslovila, nebo někteří politikové vyslovují, ale žádná strana toto oficiálně nevyslovila, ani se nepokoušela o žádné kroky, které by mohly trest smrti zavést, už nehledě na to, že toto v současné Evropské unii nejde. I ten interes publiczny oczywiście zmieniał się na przestrzeni lat w ciągu ostatnich 20 lat. Od takich, oczywiście taka wizja systemu po przemianach systemowych nie była nigdy zdefiniowana. Tak naprawdę nie było po przejściu z tak zwanego komunizmu. Oczywiście jak mówię komunizm, to nie odnoszę się do rzeczywistego komunizmu, tylko tego, co było nazywane przez co rządziło, że tak powiem, Polską, te rządy autorytarne przez 40 lat. No to w cudzysłowie ten komunizm po tych przemianach nie powstał żaden długofalowy plan, jak ma wyglądać kształt Polski w przyszłości. Myślę, że takie teraz być może powstał mit, że były dwie obietnice, czyli wolność słowa i wolność wyboru. Tak? No to teraz jest ten mit. Ale przez 20 lat przechodzono od... Ten interes publiczny zmieniał się z żądania kwestii... żądania takiego, można powiedzieć, państwa opiekuńczego do totalnej rezygnacji z państwa jako takiego, które zostało i ośmieszone, i w jakiś sposób obrzydzone przez partie polityczne, czyli do takiego momentu, gdzie ludzie już państwa, młodzi ludzie jako takiego nie chcą, chcą jak najszersze, że tak powiem, mając największy wpływ, wolny rynek, niech państwo się, że tak powiem, nie wtrąca. A je zajímavé sledovat tu společenskou debatu a politický diskurs během posledních 20 let od pádu komunismu. Když používám slovo komunismus, tak samozřejmě tím nemyslím, že by v Polsku kdykoliv byl reálný nebo skutečný komunismus. Samozřejmě tímto způsobem se nazývá 40 let autoritářských vlád. Takže během těch posledních 20 let byly různé pokusy o to, jak definovat to společné dobro nebo ten veřejný zájem, ale v podstatě nikdy nebyla formulována jasná celistvá koncepce. Spíše byly to takové
hesla a teď v současné době vznikl takový mýtus. Říká se, že to ten polský stát v podstatě jakoby dobře obstál, protože dvě věci, za které jsme bojovali proti těm komunistům nebo autoritářskému režimu, jsou splněny. A to je svoboda slova a svobodné volby. Čili to je takové jakoby první zúžení. Pak byly určité koncepce vytvořit stát nebo zachovat určité prvky toho solidarismu společenského, čili jako v podstatě takový stát pečovatel. A krajin na druhé krajní poloze je ten minimalistický stát, který teď v současné době předvládá. A je zajímavé také, proč se toto objevilo. Je to důsledek znechucení státem, znechucení tím, co se státem udělali politické strany. Takže teď mladí lidé říkají, že stát jako takový není vůbec potřeba, že stát by měl zajistit opravdu to minimum a měl by zajistit především fungování toho svobodného trhu a ten trh, ta volná ruka trhu, ano, se o všechno ostatní postará, kromě teda ty bezpečnosti, o které byla řeč. No i tu warto powiedzieć o mediach. Mediach, no panuje coś takiego jak mediokracja tak naprawdę w Polsce i są takie poboczne kracje, można powiedzieć, ekspertokracja, sondażokracja, rynkokracja, tak? Media są do mniej więcej 2-3 lat wstecz uważane mniej więcej za apolityczne w tym względzie, że jeśli wypowiadają się o gospodarce, no to faktycznie to jest przestrzeń, gdzie polityka nie ma i nie powinna być wpływu. No jest coś takiego w ciągu tych 20 lat, taki swego rodzaju koniec historii, jeśli chodzi o pomysły gospodarcze. Można oczywiście, mamy wolny rynek i można oczywiście iść jeszcze bardziej w stronę wolnego rynku, natomiast w lewą stronę nie za bardzo. Są eksperci, ta ekspertokracja polega na tym, że mamy ludzi, którzy są kimś w rodzaju takich władców, którzy posiadają wiedzę tajemną i oni opowiadają o tym, co tak naprawdę powinno być wdrożone w kraju. Jest to prawda obiektywna, którą trudno podważyć. Nawet gdy ci eksperci są zatrudniani w korporacjach, nawet gdy są zatrudniani w firmach doradczych i te korporacje i firmy doradcze, analityczne mają swój interes w tym, żeby określone zmiany w państwie nastąpiły. A co se týče mediálního trhu, tak v Polsku se velmi často hovoří o mediokracii, o tom, že vládnou média, ale nejenom média. Je tady několik dalších takových populárních termínů, které určitým způsobem ukazují nebo popisují tu polskou realitu, a to je sondažokracia, to by se dalo přeložit jakoby, jako vláda průzkumu, a expertokrace. Čili vláda expertů, to, což je také velmi zajímavé, role, kterou se přisuzuje expertům, a ty experti jsou, na ty experti se nahlíží jako na osoby apolitické, i když velmi často jsou to osoby, které mají své politické názory, prezentují v těch svých hospodářských úvahách politické názory, a velmi často jsou zastupiteli různých firm, různých korporací, a v podstatě reprezentují jejich zájem. Jiná věc, v hospodářské sféře hovoří se také o tom, že nastal konec dějin, že v podstatě teď je důležité to hospodářství a všechno, celá politika by se měla soustředit na hospodářské otázky, a hospodářské otázky jsou ze své přirozenosti a politické. Proto se také často hovoří, nebo někteří mediální experti hovoří, že posledních několik let, že jsou média a politické. Polskie najbardziej liberalne media, uważane za liberalne media, ale także partie polityczne, które są uważane za lewicowe, to tak naprawdę są co najwyżej lewicowe, liberalne w sensie obyczajowe. Czyli są to media, w których jesteśmy, możemy przeczytać o tym, że popieramy prawo do aborcji, tak? Że popieramy
prawa osób homoseksualnych, poszerzenie tych praw, czy legalizację miękkich narkotyków. Natomiast w kwestiach gospodarczych panuje konsens i tutaj zmiana jest niemożliwa do pogodzenia, no bo w końcu mieliśmy już socjalizm, taki socjalizm nie wyszedł, w związku z tym nie ma nawet takiego pola, żeby o tym myśleć. Oczywiście eksperci także są uważani za osoby apolityczne. Jest taka tęsknota za rządami technokratycznymi, tak? Czyli przyjdą niezależni eksperci, uporządkują kraj z dala od polityki. Tyle, że jakby nie myśli się o tym, że każdy tak naprawdę ekspert ma swoje poglądy polityczne. Czy jest neoliberałem, czy jest libertarianinem, to są jakieś poglądy polityczne, to jest koncepcja na kraj, to jest koncepcja na to, jak mają być urządzone szkoły, szpitale, transport publiczny. No i to jest jak najbardziej polityczne, to dotyczy każdego z nas, a tak jak podkreślam, to jest uważane za tak zwaną prawdę objawioną, niepodważalną. Co se týče místa levice nebo levicových myšlenek v médiích, tak v podstatě i ty média, které jsou považovány za levicové nebo krajně liberální, tak jsou levicové pouze pokud jde o otázky společenské, ne o otázky hospodářské. To znamená, tam se dočtete, že ty média podporují právo na potrat, že podporují větší práva pro homosexuály a podobné věci, ale v hospodářských otázkách v podstatě panuje konsenzus v tom, že již máme zkušenost se socialismem, ten socialismus byl přes 40 let, dopadlo to špatně, a takže teď jediným východiskem je teda ten svobodný trh. Přičemž je velká role je přisuzována expertům. Jak již jsme řekli předtím, ty experti jsou považováni za osoby apolitické, i když velmi často prezentují své politické názory. A ve všech médiích v podstatě se opakuje taková touha, takové očekávání na technokratické experty, odborníky, kteří přijdou, kteří udělají pořádek. Jeśli chodzi o partie polityczne, to jestem gotów zaryzykować tezę, że żadna z nich nie ma programu politycznego. Że tak naprawdę, jeśli nawet program powstaje, to nie jest realizowany, nikt tego nie traktuje poważnie. Media, które zwykle i tak poważnie nie podchodzą do dyskusji, są równie spłaszczone w Polsce pewnie jak wszędzie indziej, tak tu akurat słusznie reagują na programy polityczne partii, bo one tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. Partie po prostu reagują na wydarzenia. I to, jak poszczególni członkowie tych partii, najbardziej medialni, zareagują na dane wydarzenie, to buduje jakieś poparcie, tak? Jeśli ta reakcja jest dobra, słuszna, bardziej do zaakceptowania przez widzów, to wtedy partia zyskuje punkty. A cała taka otoczka programowa, czy jakiś długofalowy plan na Polskę, na kraj, to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo tych długofalowych planów nie ma. Czyli jest to jakby polityka oparta na wyrazistych jednostkach, które występują w dobrym czasie antenowym. A ja tady risknu twierdzenie, że w podstatě żadna polityczna strana w Polsku nie ma program. A toto je jediná věc, i když myslím si, že podobně jako v jiných zemích, podobně jako v České republice, ale i v jiných zemích, ty média jsou, polská média jsou velmi povrchní, tak alespoň zde musím uznat, že toho si všimli, tak toho se taky všímají, že politické strany nemají program.
A jak funguje v Polsku politika? Funguje v podstatě tak, že nějakým způsobem ten svět běží a politikové reagují na různé události. A podle toho, jakým způsobem zareagují, každá politická strana má své mediální tváře, která ráda vystavuje na odiv, které ráda ukazuje. Podle toho, jakým způsobem zareagují, jestli pokud zareagují líbivým způsobem, nebo takový, který je akceptovatelný, který se zalíbí, tak okamžitě všichni sledují výsledky průzkumu oblíbenosti politických stran, volební preference a podle toho a takovýmto způsobem se odvíjí nebo děje každodenní politika.